zaczynamy. W takim razie. Teoretycznie zaczniemy tą całą sekcję. Przepraszam. Dobra. Zaczniemy tą warstwę pierwszą sekcji F1. I ta warstwa jest utworzona właśnie z dwóch sekwencji A i A1, dla której łącznie nadałem takie po prostu jakby kierunkowe hasła: bliskość z Bogiem, Słowo Boże, które prowadzi do życia, życie, które niesie miłosierdzie na wzór Ojca, inspirowane również Słowem Bożym. Dobra. Być może zahaczymy o to A1, ale chciałbym się skupić na sekwencji A, gdyż wydaje mi się, że jej bardzo pozytywny charakter jest niezmiernie istotny dla naszego, takiego powiedziałbym, zupełnie fundamentalnym, o fundamentalnym znaczeniu podejścia do bycia z Bogiem, bycia uczniem Jezusa. Zatytułowałem to tak, zatytułowałem: wezwanie do życia inspirowanego miłością do Boga i odbijającego miłosierdzie Ojca. Dodatkowe te rysy o słowie, o miłosierdziu, więcej zaraz się ujawnią, ale zaczniemy od tego, że przeczytam całą tą sekwencję. Ona nie jest może bardzo duża, ale chciałbym, żebyśmy mieli wszyscy jakby odświeżone tematy. Nie będziemy potem tych tekstów czytali jakby jeden po drugim. Wtedy już będę leciał z tym koksem, a wy całą tą sekwencję macie na stronie 6 wydrukowanej. No to lecimy z koksem. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i, wystawiając go na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając, rzekł: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej i z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i, zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedłszy na to miejsce i zobaczywszy go, i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i, ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców?
A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze, niech się uczci jako święte imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam każdego dnia. Przebacz nam nasze grzechy, bo i sami odpuszczamy każdemu, kto względem nas jest winowajcą i na próbę nas nie wystawiaj. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przyszedł do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Ok. Tekst mamy przypomniany. Tekst mamy przypomniany. Strukturę tego tekstu macie też przed sobą. Dwie warstwy zasadniczo. Tak? Dwie warstwy, układ koncentryczny. Tak? W dwóch warstwach. Warstwę pierwszą stanowią teksty, które w jakiś sposób odnoszą się do pewnego bliskości, przywileju bliskości pomiędzy Bogiem i uczniami, woli bycia blisko człowieka ze strony Ojca, Syna, woli bycia blisko Boga ze strony ucznia. Te dwa kierunki są tutaj jakby zebrane. W środku natomiast mamy dwie sceny, które nawiązują do Słowa, do jego życiodajnej mocy. Za pierwszym razem jest to pytanie, które Jezus odbija, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. I Jezus mówi, co czytasz w zakonie, tak? I mamy cytatę, tak? Konkretny tekst zostaje przywołany. W drugiej scenie mamy Jezusa, Martę i Marię, tak? I Jezus komentuje, na czym polega zysk Marii. Wybrała słuchanie słowa, które pociągnie taki zysk, który jej nie zostanie już odebrany, którego nie utraci. Czyli zwróćcie uwagę znowu, to życiodajność, którą zyskuje Maria poprzez postawienie na słowo. Tak? Postawienie w tym momencie tutaj na słowo żywe, mówione z ust Jezusa.
Po drugiej stronie mamy bardzo wyraźny tekst o tym, jaką postawę prezentować powinien ktoś, kto chce się wybiera, kto chce odziedziczyć to życie wieczne. I tutaj jest wprost powiedziane o tym, który się ulitował. Tak? Jezus mówi w takim razie do tego uczonego w prawie: idź i czyń podobnie, tak? Odziedziczysz. Ten tekst moim zdaniem jest dopięty przez treść modlitwy pańskiej. Zwróćcie uwagę, że pod koniec tej modlitwy pojawiają się bardzo ważne prośby uczniów, tak? Odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy. Jeżeli pamiętamy, na razie zgrubnie dojdziemy do tego, jaka była charakterystyka właśnie Jahwe, to jest ten, który jest miłosierny, łaskawy, który odpuszcza grzech i występek i tak dalej, i tak dalej. Czyli te elementy charakterystyki miłosierdzia, Boga miłosiernego, Boga odpuszczającego, zaczynają tutaj odgrywać razem rolę akcentu. W takim kierunku popychani są uczniowie. Za każdym razem w tym całym układzie pierwsze elementy są bardzo proste i wyraziste. Te następne są bardziej wyrafinowane. W sensie są bardziej skrótowe, są bardziej tak zakodowane pewnymi skrótami myślowymi i czytelnik musi się troszeczkę nad nimi pochylić i popracować, aby wydobyć cały ten potencjał, który jest w nich złożony. Tak to wygląda. Dwa słowa na temat tego, że oczywiście ten cały blok ja dzielę tematycznie, tak? Tematycznie. Czyli gdybyśmy chcieli popatrzeć na to jak na scenę, to można powiedzieć, być może dwa pierwsze fragmenty odbywają się w tym samym miejscu, tak? Są uczniowie, jest Jezus i jest ewentualnie uczony w prawie. Być może są to dwa różne miejsca, tutaj nie wiem, to jest alternatywne rozwiązanie. Natomiast tutaj, czy jest granica, czy nie ma. Natomiast ewidentnie ta jedna scena z uczonym w prawie na pewno porusza dwie kwestie. Tak? I mnie interesują tematy. I te tematy potem łączę w określony układ, taki, a nie inny. Jeżeli pamiętacie, jak zwykle się rozpatruje fragment od 11.1 do 11.13, to zwykle to jest jakby całość poświęcona niby modlitwie, tak? Moim zdaniem tak nie jest. O modlitwie, ale określonym kierunku, tej treści modlitwy, rzeczywiście zajmują się wersety 1 do 4, natomiast fragment od 11.5 do 13, moim zdaniem tam modlitwa pojawia się jako pewna idea, ale nie o nią w sensie stricte chodzi. Tak? Ona jest jakby narzędziem do tego właśnie, co jest wspólne dla tej warstwy, czyli bliskości, poznania, uzyskania pomocy od Boga w zrozumieniu. Takie elementy. W tym momencie rzeczywiście u góry mamy Jezusa, który uczy i który jest dostępny bezpośrednio, fizykalnie uczniom, ale Łukasz rozwija to całe do momentu, kiedy się okazuje, że potem to Duch Święty przejmuje rolę. Tak? Tak? W związku z tym od tej części takiej zewnętrznej spotkania i bycia pouczonym Łukasz przechodzi jakby ostatecznie do tego, że uczeń będzie pouczany od strony wewnętrznej przez Ducha Świętego. Dobrze. Oczywiście to możemy zdekomponować do takich właśnie dwóch warstw. W tej pierwszej warstwie właśnie głównie rozgrywane są szczególna bliskość Boga i uczniów i poznanie, Boża wola bliskości objawienia się uczniom, zachęta dla uczniów do trwania w bliskości i szukania poznania, zapewnienie spotkania, tak? Zwróćcie uwagę, że to, co się pojawiło w środku tej całego fragmentu, tam jest na końcu
kołaczcie, a jak to tam szło? Tak, coś tam było, jak to było z tymi kołaczami? A? Kołaczcie otworzą wam, a do pary jest potem, a kto kołaczy, temu otworzą, tak? Zwróćcie uwagę, że kołatanie to jest właśnie próba wejścia gdzieś przeważnie, tak? A przynajmniej doprowadzenie do jakiegoś takiego spotkania się z kimś face to face, kto otworzy, tak? I w tym sensie uważam, że ten element tutaj dopełniający ten drugi fragment właśnie podtrzymuje to, co Jezus najpierw pokazał i powiedział wprost uczniom, że macie przywilej kontaktu bezpośredniego ze mną, czego wielu wielkich być może chciało, ale nie doczekało. Tak? Wy macie taką możliwość. Druga warstwa bardzo jest ze sobą skonsolidowana, bo jak widzimy w tej warstwie słowo i życie, no to jest jakby jedna podstawowa treść, ale to pierwsze wystąpienie w rozmowie z uczonym w prawie, to słowo od razu wskazuje na określoną postawę względem drugiego człowieka, tak? Czyli mówi już o miłości do Boga i do człowieka. A potem ta miłość, miłosierdzie zostaje szczególnie wskazana tutaj. Ale w tej warstwie najbardziej akcentowanej również jest nawiązanie do, moim zdaniem, tam jest nawiązanie również do słowa. Czyli ta cała sekwencja jest w pewnym sensie połączona poprzez różne gry słowne ze sobą, jak pewien taki monolit. Pewne elementy dominują w warstwach, ale wiele treści tych istotnych zostaje delikatnie jakby przemyconych do warstw również sąsiednich, tak? Czy jakby pozostałych. Stąd mam wrażenie, że Łukasz celowo tworzy taki tekst, aby on rzeczywiście sprawiał wrażenie takiego monolitu, fundamentu, tak? No to idziemy dalej. I tak. Popatrzmy w takim razie już na pierwszy, no już zostawmy to, na pierwszy fragment, tak? Pierwszy fragment. Fragment nasz to jest troszeczkę dokończenie sceny z poprzedniej sekcji, tak? Uczniowie wrócili po akcji misyjnej i oczywiście mówią: Panie Jezu, no po prostu demony nam by podległy, no super, co nie? Jezu mówi: no fajnie chłopcy, ale to nie w tym rzecz, tak? Bo się cieszcie, że wasze imiona są zapisane w niebie, tak? Pokazuje jakby, co jest rzeczywiście sednem, powinno być sednem ich radości, ich to, jaka świadomość ich rzeczywiście powinna napędzać. Nie? I ta scena jakby przechodzi w to, co tutaj czytamy. Tak? Widzimy, że Jezus jest rozradowany w Duchu Świętym, kieruje do Ojca słowa jakby wdzięczności i uwielbienia za to, że taki, a nie inny projekt, czyli po prostu to jego wolą jest to, aby się objawić ludziom już. Gdybym miał podsumować ten cały fragment, parę rzeczy tutaj jeszcze zajrzymy, to można by powiedzieć tak, że Jezus chce powiedzieć tak w tym fragmencie, co do sedna. Jesteście prawdziwymi szczęściarzami, gdyż fizycznie oglądacie i doświadczacie tego, o czym wielcy z przeszłości jedynie mogli marzyć, pragnąć. Doświadczają uczniowie bezpośredniego, osobistego, wyjątkowo bliskiego kontaktu z Synem, tym jedynym Synem Ojca, który może Ojca objawić. Tak? Czyli akcent pada na to, że bierzecie udział w czymś, co jest bardzo osobiste, co jest coś, co jest historycznie rzecz biorąc wyjątkowe i coś, co jakościowo jest nie do przebicia. Tak? To jest jakby sedno całej tej historii, wyrażone w akcencie
w wersecie 23. Całość jednak oczywiście wyraża jeszcze parę innych istotnych rzeczy. Pozwolicie, że po prostu wypunktuję parę takich historii i skomentuję, gdzie to widać w tekście. Po pierwsze, zaakcentowana jest wola Boga, aby się objawić tym, którzy pokładają w Nim nadzieję. Rzecz zostaje wyrażona dwa razy. Widzimy zaangażowaną wolę Ojca i konieczną wolę Jezusa w tym celu. Po pierwsze, widzimy tak. W owej godzinie rozładował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Panie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy i tak dalej, a objawiłeś je prostaczką. Tak? Czyli to jest to. Ojciec, to jest jego wolą, chce się objawić prostaczką. To jest jego wola. Tak się Tobie upodobało. I zwróćmy uwagę, że to przechodzi potem, po pewnym jakby rozwinięciu, w również to, że to objawienie jest możliwe dzięki Synowi i Jego woli. Tak? Jezus rozwija to, że nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ale też Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Tak? Czyli mówiąc krótko, stawia obok siebie wolę Ojca i swoją wolę jako elementy, które muszą zagrać razem, aby ktoś mógł poznać Ojca. Po drugie, wyraźnie zostają zebrane wokół prawdy o woli objawienia się wierzącym Duch Święty, sam Ojciec i Syn. Tak? Jeżeli spojrzymy za chwileczkę na ten fragment, który dopełnia ten, to tam znowu zobaczymy Ducha Świętego, zobaczymy Ojca i czy tam się pojawia Syn? Tam się pojawia Przyjaciel, tak? Przyjaciel, który udziela i daje potrzebującemu chleba dla kogoś jeszcze innego, tak? Czy to jest kod, który miałby się dopełniać? Znak zapytania do waszego przemyślenia. Pozycja Jezusa jako Syna zostaje podkreślona i w drugi sposób, tak? Poznanie Ojca jest możliwe wyłącznie poprzez Syna. I teraz mamy sytuację tego typu. O ile stwierdzenie, że nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, może mieć charakter całkowicie uniwersalny. Nikt nie wie, kto to jest Marek Kaczmarczyk, tylko Bóg Ojciec. Prawda. Ale gdybym chciał wystąpić w swojej roli w tej części, która tutaj się dalej rozwija, że gdybym miał powiedzieć, że i nikt nie wie, kto to jest Ojciec, tylko Marek Kaczmarczyk, to już będzie nieprawda, tak? I chcę, żebyście zobaczyli, że nagle Jezus wpuszcza nas tutaj w taki silny związek, który pośrednio mówi o jego pozycji, tak? Jego pozycji poznawczej, jego pozycji, jego po prostu wiedzy. To jest jedna rzecz. To jest coś, co poprzez słowa po prostu uczniom jest komunikowane odnośnie jego tożsamości, jego autorytetu. Ale coś jeszcze odnośnie jego władania widzimy w tych częściach A1 i A2. Najpierw Ojciec zostaje przedstawiony jako Pan nieba i ziemi. Tak? A zobaczcie, co się dzieje w cząstce równoległej. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego. Tak? Więc w pewnym sensie z jednej strony Ojciec jest ukazany jako ten, który panuje nad wszystkim, ale potem do pary Jezus mówi o sobie, jak on się ma do tego, w jakimś sensie, tak? Dobrze. I czyli to, co się wydarza tutaj, jest wola, jest i to wola dotyczy właśnie takich, a nie innych osób, które się chcą objawić i z ich jakby woli, to ci konkretni uczniowie w tym momencie, slocie czasowym historii doświadczają tego i potem ta jakby przetworzona troszeczkę ta treść zostaje ukazana poniżej i mówi to jakby innymi słowy, to z mojej woli nie tamci oglądają i słyszą, ale wy. Tak? Powiadam wam, bowiem wielu proroków chciało widzieć, tak, co wy widzicie,
a nie ujrzeli, tak? I to jest, nie jest to, że po prostu oni byli godni, tak? Bo wiemy, że po prostu prorocy byli raczej w porządku, z wyjątkiem fałszywych, tak? Ale to z powodu tego, że Bóg określił, kiedy pewne rzeczy się będą działy, tak? Oni są uczestnikami tego. Ok. A propos uczonych i prostaczków. No, z mojego punktu widzenia obydwa określenia są takim eufemizmami i w najmniejszym stopniu, jak sądzę, nie są krytyką zamiłowania do nauki, wiedzy, studiów teologicznych, uprawiania filozofii, czy jakiegoś innego jeszcze po prostu mocnego zaangażowania się w rozwój intelektualno-poznawczy. Musimy powiedzieć, że ta sekcja wprowadza jakby ciąg dalszy krytyki liderów, aktualnych liderów, którzy troszeczkę się oderwali i od ludu ze swoim sposobem życia i ze swoim jakby porzuceniem służby we właściwy sposób, i niemała ich część też się jakby odczepiła w ogóle od Boga, tak? W związku z tym ludzi zwykłych mają za jakiś tam motłoch, żerują na nich, ale mają o sobie olbrzymie mniemanie, tak? W związku z tym tak rozumie to określenie mądrymi i roztropnymi, tak? Nie to, że nagle Bóg zmienił zdanie i pokochał głupotę, a znienawidził mądrość i roztropność, tak? Mamy dostatecznie dużo przykładów literatury mądrościowej w Biblii i sam Jezus posługuje się wypowiedziami o takim charakterze, aby zauważyć, że zależy mu na ludziach, którzy rozumieją go, rozumieją jego komunikaty, rozumieją jego przesłanie. Zaraz w tej samej sekcji będzie apelował do ludzi, którzy właśnie są pozbawieni rozsądku i absurdalnie po prostu oceniają rzeczy. Tak? Czyli Jezus zakłada, że no, mądrość, rozwaga, roztropność to jest konkretna wartość. Więc nie chciałbym, żeby komuś z nas jakby pozostało takie wrażenie, że Pan Bóg po prostu zmienił zdanie i mądrość przestała się jakby liczyć. Dobrze. Oczywiście ta de facto krytyka nad mądrymi i roztropnymi no zdradza określone zagrożenia dla ludzi, którzy pragną rozwijać się intelektualnie, czy no, angażują się bardzo mocno w jakieś szczegółowe studia, czy też aspirują do tak zwanych elit, może elit duchowych, no muszą wzmocnić swoją autokontrolę i zdecydowanie bardziej przyglądać się samym sobie, czy jeszcze trzymają standard, czy jeszcze trzymają tą relację, która jest dla nich ochroną i zabezpieczeniem, czy jeszcze pokora nie opuściła ich całkiem. No to jest olbrzymie wyzwanie dla wszystkich, którzy idą w tym kierunku, bo prawda jest taka, że głupoty dookoła nas jest na tyle dużo, że poczucie wiatru w żagle, że nagle ja jestem mądry i roztropny, a cała reszta to po prostu rzeczywiście motłoch, który nic nie rozumie, jest nadzwyczaj realnym zagrożeniem. W związku z tym bądźmy czujni, tym bardziej, jeżeli się chcemy uczyć. Tak? Dobrze. W związku z tym, gdybym miał jakieś lekcje sobie stąd wziąć, to powiedziałbym tak, potrzeba sobie mocno uświadomić przywilej, jaki nas spotyka, tak? Wbić sobie to do głowy. Po drugie, ta bliskość i intymność osobistej relacji, jaką możemy doświadczać z Bogiem, no to jest coś naprawdę o ogromnej wartości i jeżeli to zignorujemy, no to po prostu no nie wiem, co by nas mogło bardziej i pozytywniej mobilizować, tak? Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że Jezus jakby nie daje już tutaj, mówiąc o swojej tożsamości, o swojej pozycji i o tym przywileju też, tak? Jaki spotyka uczniów, nie udowadnia tego w żaden nadzwyczajny sposób. On to po prostu mówi. I ma nadzieję, że rozmawia z osobami dorosłymi, którzy wezmą na poważnie to, co im powiedział. Teraz pytanie, czy my
weźmiemy na poważnie to, co tutaj jest napisane jako oferta dla nas, jako coś, co może opisywać stan tej osoby, która chce iść z Jezusem, tak? Jeżeli to zapamiętamy i będziemy to trzymać w głowie, to to nas ochroni przed wieloma szaleństwami, które mogą nas jakby chcieć porwać. Natomiast myślę, że jeżeli to będzie dobrze wbite, to ma nas to siłę niejednokrotnie zachować przed jakimś szaleństwem. Dobrze. Rzućmy się szybciutko do następnego fragmentu, do tego paralelnego. Z grubsza go dzielę na trzy części. Tak? Zaraz zobaczycie, jak są zbudowane również te skrajne elementy, ale chcę wam pokazać właśnie, że w środku jest taka, powiedziałbym, bardzo poetycka wypowiedź, która mówi: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam i tak dalej. Tak? I ostatecznie ten właśnie kołaczcie, a otworzą wam. Tak? Moim zdaniem oczywiście nawet jeżeli tutaj jest element modlitwy zawarty w tym, to myślę, że jest to również ta modlitwa, która jest ukierunkowana na to, aby zyskać pokarm. Zwróćcie uwagę, że to jest otoczone pierwszym obrazem takim. Ktoś ma potrzebę wesprzeć pokarmem kogoś sobie bliskiego i nie ma tego pokarmu. Szuka gdzie indziej, tak? No i okej. I teraz to jest jedna rzecz, a z drugiej mamy obraz relacji z przyjacielem. Tutaj mamy relację ojciec, dziecko, tak? Również ten sam jakby motyw pokarmu. Czyli ponieważ właśnie taki obraz pokarmu bardzo często jest używany w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, właśnie z tym, że posilamy się poprzez bycie blisko Boga, ale poprzez obcowanie z Jego Słowem. Tak? W związku z tym uważam, że o ile tam posileniem w tym fragmencie wcześniejszym było to, co uczniowie na żywo słuchają z ust Jezusa, o tyle następny obraz Łukasz rysuje tak, aby pokazać, że bez tej fizycznej obecności Jezusa obok, tak, nadal kontakt i posilenie jest możliwe. I zwróćcie uwagę, że na tych skrzydłach mamy tak, najpierw prosi ktoś o pokarm dla kogoś, czyli chce być tym pośrednikiem i wie, że potrzebuje od kogoś to wziąć, tak? Drugi raz mówi o pokarm dla siebie, tak? Jezus daje obraz, aby kogoś, kto potrzebuje się posilić, i okazuje się, że Bóg nie zawaha się użyć Ducha Świętego. Żartuję sobie. Da tym, którzy go proszą. I zwróćcie uwagę, że ten element tam na górze, gdyby tak przenieść sobie, to kończy się taką frazą: i da mu, ile potrzebuje. Tak? Więc całość jest niezwykle pozytywna. Tak? Mamy w każdym elemencie środkowym, zwłaszcza zapewnienie, i to trzykrotne, tak, że jeśli wybierzecie się w tą podróż, to wam się uda. Pytanie, czy wytrwale zechcecie w tej podróży brać udział? Czy ja zechcę wytrwale w tej podróży brać udział? Tak? W związku z tym mamy niezwykle pozytywne wezwanie do uczniów, pokazujące, że inicjatorem sprawy całej jest Bóg, ale wydaje się, że jest to tak pozytywne, co przychodzi od Boga, że taka postawa ze strony uczniów jest jak najbardziej no, oczekiwana ze strony Boga. Jak widzę fragmenty, które są zbudowane, które otaczają. W obydwu momentach widzę, że są to teksty jakby równoległe. Mamy sytuację taką, że ktoś jest w pewnej potrzebie i przychodzi z prośbą. Pierwsza odpowiedź jest, że niby nie. I potem jest komentarz, że jeśli nie przyjaciel, a tu jest powiedziane o przyjacielu, tak? Jeśli nawet nie dlatego mu da, że jest przyjacielem, to dlatego, że jest namolny, tak? To w końcu dostanie, ile potrzebuje. W związku z tym zwróćcie uwagę, że w te wszystkie rzeczy jest wkomponowana pewna wytrwałość. Czyli jeżeli był obraz w poprzedniej sekcji,
akcji F1, obraz roli, czworakiej roli, tak? Kiedy ten człowiek daje owoce? Wytrwałości tam było również, tak? Więc zwróćcie uwagę, że ta wytrwałość w ścieżkę ucznia jest wmontowana wielokrotnie, jakby, żeby po prostu zrozumieć, że nie mówimy o rzeczach, które działają na zasadzie instant, tak? Bądź i jesteś uczeń, tak? No tak to nie działa. Potrzebujemy na wiele sposobów podorastać do tego, do czego Jezus nas zachęca, wzywa i tyle. Na dole mamy obraz, gdzie jest taki ojciec, który i tutaj, jakbyście zobaczyli, to też jest oczywiście struktura równoległa, ale mniejsza z tym, już by nie mieściło mi się na slajdzie. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, tak, gdzieś taki wśród was, jeśli wy, o ileż bardziej ojciec niebieski, tak? I tutaj, jakie jest jedzenie, dobry dar, jeszcze lepszy dar, tak? Zwróćcie uwagę, że tutaj pokarm, ten naturalny, zostaje jakby zestawiony z pokarmem o innym charakterze. Wiecie co, przyszło do głowy, że co prawda w tym pierwszym fragmencie nie występuje, że w tym pierwszym fragmencie są literalnie nie występuje ojciec, ale tam są dzieci moje są ze mną w łóżku, to jest ojciec. To jest ojciec, tak, to jest tak, ojciec. Tak. Ale wydaje się, że z punktu widzenia jednak tego, który szuka, jest zestawienie jednak relacja przyjaciel-przyjaciel, nie? Dobrze. W porządku. Czyli choć ten fragment następuje za modlitwą pańską, która tak go poprzedza, to mam wrażenie, że jednak nie jest to stricte instruktaż o modlitwie, ale jest to coś, co opisuje jakby oczekiwaną intensywność bliskości z Bogiem, jakiej oczekuje właśnie Bóg od ucznia, tak? I no to, co możemy, no więcej moim zdaniem się nie da. Jeżeli ktoś nam mówi, że zapraszam Cię do projektu, który Ci się uda, no to co możemy jeszcze więcej nakombinować tutaj, tak? Tak, okej, okay, ale zwróćcie uwagę, to nie jest tak, że o tym nie wiemy, tak? Wiemy o tym. Okej, okay, w związku z tym tylko tyle, że po prostu nie zrezygnuj, bo masz gwarancję sukcesu, tak? No więc zwróćcie uwagę, jak ważny w tym naprawdę obrazie całym nagle się okazuje to, czy mnie naprawdę na tym zależy, czy zaufam temu słowu, że się to spełni. Bo no nie ma co, że po prostu wielu z nas spotkało się albo w swoim życiu, w sytuacji jakiejś tam, albo z jakimś bliskim wierzącym, że po prostu mówi, no wołam i nic, tak? Więc to jest... moje doświadczenie jest takie, że rzeczywiście potrafię jakoś mniej więcej czekać, tak? Więc mi się to opłaca, może dlatego, że jestem flegmatykiem jakimś takim generalnie, więc tam czekanie jakoś łatwo przychodzi, ale... Ale no, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, warto. Warto się nie śpieszyć, tak? Nawet chociażby po to, żeby potem takie ząbki tutaj wam pokazać. No to przecież to warto było, no. Gdybym ja wam tych ząbków nie pokazał, no to kto by wam pokazał, nie? Dobrze. Okej. W takim razie... no te dwa elementy to jest też taka, powiedziałbym, ciekawa równowaga, co nie? Jeśli chodzi o ucznia. Uczeń jest posłany do bycia dla innych, w związku z tym zaczyna się jakby ta jego, jest najpierw scharakteryzowany przez to, że on ma określoną rolę, tak? Chleb dla innych, tam. Ale z drugiej strony nie może pominąć tego, że sam musi coś jeść, tak? Zwróćcie uwagę, jak człowiek się już wybiera w tą podróż, to nie możemy jakby postawić wszystkiego na jedną szalę, że tylko będę starał się dać komuś innemu. Nie pompujemy tylko w innych. Musi iść jakaś równowaga. Pompujemy i w siebie, chociaż to jest złe określenie, i staramy się udzielać innym, bo wydaje się, że Jezus właśnie ku takiemu zadaniu
powołuje uczniów. Tak? Ale powiedz mi, kto z tych dzisiejszych wykładów będzie mieć największą korzyść? No ten, kto nie zaśnie. Noty? Jakie będą noty po tym wykładzie? Żartuję. Żartuję. Tak, tak, tak. Dobrze, okej, okay, to lecimy dalej. Więc chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. Te dwa fragmenty ramowe dla tej sekwencji, która raptem jest tylko początkiem dla całej sekcji, moim zdaniem są tak niesamowicie pozytywne, że one nie tylko są jakimś takim zwykłym wstępem do tej sekcji, tak? Ale one są fundamentem i dla tej sekwencji, która będzie rozpoczynać całą tą sekcję, i dla całej sekcji, dla wszystkich wezwań, przestróg skierowanych tam w środku potem do uczniów, bo ona jest jakby najbardziej jakby fundamentalnie określa jakby charakter tego związku, który jest między uczniem a Bogiem. Tak? Jeżeli nie wejdziemy w tą intymność, to mówiąc krótko, łatwo być może zamienimy to, co miało być intensywną, osobistą relacją, w jakąś formę, która może zamienić się w wydmuszkę, no i potem generalnie no, życia w tym nie będzie, tak? Jest to układ dynamiczny. Zwróćcie uwagę, że skoro mamy szukać, skoro mamy kołatać i tak dalej, to znaczy, że to samo, ten sam opis, ten poprzedni, zakłada proces, tak? Jeżeli myślimy, że po jakichś wykładach dostaniemy paczkę wiedzy i to będzie właśnie taki chrześcijanin instant, tak? Tylko na głowę bęc i jesteśmy chrześcijanami, to nie sądzę, żeby to był ten projekt, tak? Nie sądzę, żeby to był ten projekt. Mam wrażenie, że taka perspektywa, jaką Jezus tutaj pokazuje, pozwoli uczniowi żyć w wolności i odwadze, tak? Zwróćcie uwagę, że to jest ważne, że uczeń w tej sekcji odwagi będzie potrzebował, ponieważ gdzieś u jego szczytu pojawiają się zagrożenia jego życia, tak? Więc jeżeli nie wie, z kim na 100% po prostu jest w relacji, to nie potrafi docenić tego, od czego może się jakby zacząć wymawiać. Od kogo się będzie wymawiał, tak? Od jakiego doświadczenia swojego życia będzie się chciał odciąć. Dobrze, to lecimy dalej. Czyli tą część mamy za sobą. Wchodzimy w część tą najbardziej akcentowaną. Teraz również opowiemy o tych dwóch fragmentach, które są względem siebie równoległe. I jak mówiłem, ten będzie wyrazisty, ten będzie taki, powiedziałbym, bardziej wyrafinowany, bardziej zwięzły, taki troszeczkę skróty myślowe będą użyte przez Jezusa. Ale myślę, że ponieważ wiemy, co dopełnia, to będziemy rozumieć, jak to sobie w sposób wziąć i przeczytać. Dobrze. No to lecimy z koksem. Mamy uczonego w prawie. Przychodzi, zadaje pytanie. No na początku trzeba powiedzieć, że pojawia się pewna taka nasza jakby nieufność wobec niego, no bo jak czytamy, wystawiając go na próbę, tak? No więc nie wiemy, czy to jest taki właśnie krypto zainteresowany, czy też po prostu przemawia przez niego zwykła odpowiedzialność, tak? Bo to trzeba powiedzieć, że różni nauczyciele po prostu po tym świecie łażą, tak? I trzeba po prostu powiedzieć, że tutaj to słowo, samo słowo może znaczyć kusić i może znaczyć właśnie wystawiać na próbę, tak? Czyli sprawdzać jakby jakość tego nauczyciela. Niekoniecznie musi być negatywne. Moja wskazówka jest taka. Ta rozmowa toczy się w diametralnie innym klimacie niż ta, o którą wam jakby nawiązywałem, jak Jezus poszedł w tej samej sekcji na spotkanie do faryzeusza i uczonych i tam po prostu jest Sajgon, co nie? Cokolwiek Sajgon mógłby znaczyć. Nie Sajgonki. No i teraz trzeba powiedzieć, że ta atmosfera jest znośna, tak? Uczony zadaje pytania, Jezus traktuje je serio. Tak? Podejmuje jakby rozmowę, która jest konstruktywna.
I to jest dla nas sygnał, że to nie jest być może tak, że całość właśnie tych liderów uczonych w prawie czy farzeuszy jest tak bardzo fatalnych, jak może się po niektórych sformułowaniach w Ewangelii wcześniej mogło się nam zdawać. Jest to ciekawe, bo uczony w prawie jest zainteresowany życiem wiecznym, odziedziczeniem życia wiecznego. To jest o tyle właśnie ciekawe, że takie określenie jakby nie bardzo funkcjonuje w Starym Testamencie. Niektórzy komentatorzy powiadają, że no pojawia się w apokryfach Starego Testamentu. No a tutaj się pojawia. To jest jedna rzecz. No i oczywiście bardzo nas interesuje to, bo ten wykład jest, jak wiecie, praktyczny, że ten człowiek podchodzi do sprawy bardzo praktycznie. Tak? Co mam czynić? Nie? Nawiasem mówiąc, ciekawe, teraz oderwijcie wzrok od tego, jest pytanie, po prostu podchodzi do was ktoś na ulicy i mówi, co mam czynić, aby dziedziczyć życie wieczne? Co byście odpowiedzieli? Wierz w Pana Jezusa. Jak czytasz? Zwróćcie uwagę, Marek po prostu moim zdaniem nie tyle trafił w dziesiątkę, po prostu myślę, że wyraził to, co zdecydowana większość z nas by po prostu powiedziała, jak to czynić, co nie? Taką mamy określoną mentalność sprawy, w związku z tym, jak w ogóle można zadać, jakby skojarzyć, że jakieś czynienie ma związek z tym, tak? No, no to jest bez związku, to jest herezja. Tak? Właśnie miałem przed chwilą powiedzieć, zanim zacząłeś wątek, że to jest rozmowa, prawdziwa rozmowa między dwoma prawdziwymi Żydami. Tamten, co mam czynić, a ten odpowiada pytanie na pytanie. No, więc no i jakby... zwróćcie uwagę, to miałem powiedzieć, że po prostu Jezus tutaj kolejny raz zachowuje się bardzo niegrzecznie, nie? Bo już dzieci są teraz bardzo uczone i nawet dorośli mu też zaczynają powolutku dawać wiarę, że nie wolno odpowiadać pytaniem na pytanie. Tak, no Jezus jest innego zdania. Ale popatrzcie, Piotr staje w Dziejach Apostolskich przed podobnym pytaniem, udziela takie odpowiedzi. Hmm. Upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechu waszych, to otrzymacie na Ducha Świętego. Zgadza się. No dobrze. Ale idziemy dalej. Idziemy dalej z tym tekstem. Dobra. Okej, lecimy. Więc tak, powiedziałem, że po prostu jest zainteresowany życiem wiecznym, jest zainteresowany co czyni, czyli jest bardzo praktyczny i to jest dla nas ważne. I teraz to, co się dzieje w tym tekście, to jest o tyle no, na marginesie, że po prostu w innych Ewangeliach ta kwestia jest postawiona jakby zupełnie po innej linii. Nie będziemy tam zaglądać, żeby sobie nie mieszać, bo właśnie nie powinniśmy tego robić, ale ciekawe jest to, co zrobił tutaj właśnie ten uczony w prawie. Dobrze. Czy Jezus potraktował jego pytania poważnie? Tak, tak. I zwróćcie uwagę, że skoro pojawia się takie pytanie, Jezus trafia tutaj poważnie, co należy czynić, aby i tak dalej, to de facto Jezus jakby zgadza się z tym, że z całego morza różnych przepisów jest możliwość wyprowadzenia pewnego jakby porządku wartości. Tak? Czasami w uproszczeniach mówimy, no ale to wszystko jest takie same, nie? Bo na przykład Jakub używał, o ile dobrze pamiętam, w swojej argumentacji, że tak, że ten sam, kto złamał za przykazanie, to i tamto w takim razie, bo to jest ten sam autorytet, który po prostu to ustanowi. Co nie? Natomiast tak naprawdę tutaj wygląda na to, że istnieje pewna hierarchia ważności różnych rzeczy i Jezus jakby pośrednio daje nam znać, że w naszym życiu będzie dochodzić do konkurencji pomiędzy wartościami i jeżeli nie zrozumiemy, które są pierwsze przed drugimi, to możemy po prostu fundować sobie chaos, tak? To zarzuca na przykład faryzeuszom, którzy mówią dziesięcina z tego, tamtego, siamtego i najdrobniejszych rzeczy, ale Jezus mówi, ale zapomnieliście po prostu o miłosierdziu. Tak? Tymczasem to należało czynić, miłosierdzie, a tamtego nie zaniechać. Tak? Natomiast odwrócenie porządku stawia wszystko na głowie.
W związku z tym to jest taka informacja. Odpowiedź Jezusa jest bardzo fajna, tak? Tak z kolei Darek powie. Co napisano w zakonie? To jest ciekawe, że Jezus w tej kwestii odwołuje się do zakonu. Tak? Czy my byśmy powiedzieli, w ogóle przyszłoby nam na myśl, że odpowiedzi na to, jak zyskać życie wieczne, to czytaj zakon? No gdzie tam? Co za pomysł? Tam o tym w ogóle nie ma mowy. Ale facet jest innego zdania. Uczony w prawie, bo na to pytanie, jak czytasz, on mówi, no proszę bardzo, gotowa odpowiedź. Już. Ciach. Czy to odpowiedź generalnie zawiera się w prawie? Tak. Czy istnieje takie przykazanie, które obejmuje całość tego, co jest w 27 wersecie? To przeczytaj. Proszę? Piąta Mojżeszowa i trzecia Mojżeszowa. Piąta, czyli nie. Co sugerujesz przez to, co powiedziałeś? Czy w tych dwóch miejscach jest powtórzona taka cała treść? Nie. Cytaty są z dwóch miejsc. A cytaty są z dwóch miejsc. A, o, to dziwne. Ale w Starym Testamencie nigdy nie występuje jako jedno przykazanie. Czy on mówi herezję? Jest. 6-5, piąta Mojżeszowa. Jest, no to czytaj. No widzisz, on znalazł. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. No, zaraz, ale coś ci zabrakło tam. Bliźni mu się zabliźnił. Zszyło mu się, zastawiło ci się coś tam. Tam nie ma tego. Swego, jak siebie samego tam jeszcze. Co z nim zrobisz? Aha. Nie. No to mamy czytanie. Dobra, okej, żebyśmy nie przedłużali. Zwróćcie uwagę. Kolejna lekcja czytania. No, trzeba po prostu powiedzieć coś takiego, tak? Czasami mam wrażenie, że zachowujemy się w stosunku do pisma nie tyle jak dzieci, co dziecinnie. I jak nie znajdziemy tekstu czarno na białym w określonych ramach ujętego, to jesteśmy gotowi mówić, że Biblia czegoś nie uczy. Co nie? Natomiast co zrobił ten pan? Ten pan mając całe prawo do dyspozycji, czyli tak sporo stron, tak? Popatrzał, co się dzieje w kapłańskiej, czyli w trzeciej Mojżeszowej. Popatrzał, co się dzieje w piątej Mojżeszowej, w wielu miejscach. Nie będziemy tego czytać. I okazuje się, że przejrzawszy całe prawo, bo o to go pyta Jezus, tak? Co czytasz w zakonie, facet wybiera kwintesencję, tworzy syntezę z tekstów rozproszonych, i mówi, moim zdaniem to jest wystarczające. Tak? I to jest to, co doprowadziłoby, moim zdaniem, do tego celu, który mi leży na wątrobie. Popatrzcie, jakie czytanie ten gość uprawia. Czy Jezus się z nim zgodził? Tak. Mówi, nieźle czytasz. Nieźle czytasz. No to jest moim zdaniem olbrzymia lekcja dla nas, i żeby no, troszkę się wysilić, jeżeli już lubimy pismo, to żeby się wysilić i nie ograbiać siebie z pewnych takich, wierzcie, prac właśnie o charakterze syntetycznym, że ten człowiek przecież musiał wyłuskać te kluczowe rzeczy z morza kazuistycznych przypadków, tak? Jeśli to, jeśli tamto, to coś tamto. I tam leci tego przez multum, nie? Przez ileś tych ksiąg. A on mówi, okej, ale to mogę podsumować tym, a to mogę podsumować tym. Reszta, drugi plan, albo może się to zawierać w określonych jakby w ramach tego. Tak? Zwróćcie uwagę, to samo potem czytamy w liście do Rzymian, kiedy Paweł mówi, że miłość spełnia prawo. Tak? Wow, nieźle. Dobrze. Okej. No to zachęta do uważnego czytania, myślenia, selekcjonowania
i nie bania się też takiego działania, tak? Nie bania się, bo ten facet był dość odważny, mówiąc krótko, w naszych kategoriach, bo ktoś by mógł powiedzieć, ale to jest niebiblijne, bo tego takiego fragmentu to nie ma, tak? No Jezus mu tego nie zarzuca, tak? Ale zwróćcie uwagę, to jest ciekawe, tam jest przepis, jak osiągnąć życie wieczne. To jest bardzo ważne, ponieważ zaraz niedługo, no nie dzisiaj, Jezus powie uczonym w prawie, pochwyciliście klucz, ale się nim nie podzieliliście z resztą. Oni wiedzieli, co mają zrobić, tak? Czego mogli nauczyć lud. Ale poszło to wszystko w buraki. Dobra. W takim razie, co powiedział uczony w prawie? Bo coś powiedział, ale no nie dobrnęliśmy jeszcze do wszystkiego, ponieważ ta jego wypowiedź, która jest tutaj w centrum, ona ma wewnątrz jakąś swoją budowę, tak? No i ta budowa jest moim zdaniem taka. Generalnie jest równoległa. Będziesz miłował Pana Boga swego. Boga, a bliźniego swego w domyśle będziesz miłował, tak? Jak będziesz miłował Boga? Jak będziesz miłował człowieka? Zwróćcie uwagę, że czasem my jakby mówimy, że interesuje nas praktyczne chrześcijaństwo, ale czytamy czasami teksty kompletnie niepraktycznie, koncentrując się na prawdach, a opuszczając te rzeczy, które popychają nas do określonego działania. Tak? Retoryka mówi tak, jeśli masz strukturę równoległą, to akcent pada na ostatnie elementy, a jeśli są różne, to szczególnie duży pada na te. Tak? I w związku z tym, to co powiedział ten pan, to jest to, że taka ma być moja postawa, więc zwróćcie uwagę, on mówi o czynieniu i on rozumie, że to czynienie nie jest mechaniczne ani magiczne. Ono jest zawieszone w relacji bliskiej, osobistej do Ojca. Tak? Czyli mówimy o wierze, o zaufaniu, o bardzo intymnej relacji z Ojcem. Ale ta relacja ma powodować to. I to jest idea, którą znamy z różnych innych tekstów, chociażby u Jana. Tak? Z pierwszego Jana mamy wielokrotnie taką myśl. Tak? Dokładnie. Poznanie Ojca ma powodować określone działanie, które ma w jakiś sposób uzewnętrzniać w naszym życiu to, jak rozumiemy, jaki jest Ojciec. To jest nic nowego, czytaliśmy o tym w sekcji F, czyli paralelnej do tej całej F1. Czyli on powiedział to i dlatego, że właśnie powiedział to, dlatego w następnej odsłonie tam troszeczkę będzie się tłumaczył, dlaczego ma z tym problem, ponieważ Jezus mówił, czyń to, a będziesz żył. Bingo. Ufaj Bogu, odbijaj Go. Tak? Bądź praktyczny. Czyń to, a będziesz żył. Tak? Czyli to czyń to ma określony kontekst wiary, zaufania. A kto jest moim bliźnim? Dlatego on teraz będzie się jakby ratował od tej praktyki w jakimś sensie, bo żeby to pytanie zdradza, że chciałby zobaczyć jakieś limity sensowne. Tak? Tak? No to Jezus mu opowie o tych limitach. Ale okej. Teraz mam nadzieję, że ten tekst rozumiecie, jak go tłumaczy retoryka, tak? Biblijna. Tak? Czyli jeżeli patrzymy na Łukasza z perspektywy praktycznej, to macie wskazówkę i już. Dobrze. Ten schemat jest u Łukasza wielokrotny. I nie tylko u Łukasza. Ten schemat, co mam na myśli? Najpierw pojawia się pewna podstawa ideowa, czy taka rzecz, jakby prawda pewna, która ma stanowić fundament, i na niej dopiero autor dalej, rozwijając wypowiedź, domaga się od odbiorcy, czy tam bohaterów, określonej reakcji, czy wzywa ich do czegoś. Tak? I tu jest to samo. Tak? Tutaj jakby relacja z Ojcem, z Bogiem jest fundamentalna, ale ona ma do czegoś prowadzić. Tak? Ona ma do czegoś prowadzić. W sekcji F było tak. Najpierw Jezus się przedstawił, jak jestem, kim jestem i dlatego, że się przedstawiłem już całkowicie,
teraz wam mówię, ty będziesz robił to, ty będziesz robił tak i tak dalej, tak? Wiadomo, tamci, którzy słuchają, wiedzą, kto do nich mówi, tak? Taki jest porządek. I w wielu momentach w Ewangelii Łukasza właśnie jest taka argumentacja, że to, co my czasami bierzemy jako rzecz podstawową, dla autora tekstu jest tylko podstawą do określonej, bardzo praktycznej jakiejś tam akcji. Dobrze, to lecimy dalej. Powiedziałem, że tą podwarstwę będziemy brali, czyli teraz jakby tam była kwestia słowa, zwróćcie uwagę, słowa, które potwierdza, że istnieje określona droga do życia, życia wiecznego i że ta droga, to słowo ujawnia, że to jest droga miłości do Boga i bliźniego, tak? Teraz mamy scenę u Marty i ja ją rozumiem tak bardzo prosto równoległe, tak? Zostaje Jezus zaproszony do Marty, potem jest pokazane, co robi Maria, że ona wybiera, aby Jezusa wsłuchać. Marta najpierw wybrała coś innego, ale potem ma pretensje, dlaczego tylko ona sama ma robić te inne rzeczy, tak? No więc nie dość, że sama nie najmądrzej wybrała spośród rzeczy jej dostępnych, tak, w czasie tego spotkania, to jeszcze chce, żeby inna też poszła za jej śladem, tak? Odpowiedź Jezusa broni jakby postawę Marii, tak? I zestawia jakby takie postawy, które mamy, sami podejrzewam, wielokrotnie w swoim życiu, że po prostu bierzemy się za wiele rzeczy, czy za jakieś tam generalnie zamieszanie, a być może w określonej sytuacji coś zupełnie innego ma naprawdę wartość. No tutaj mamy zestawienie, przygotowanie ugoszczenia Jezusa, a posłuchanie Jego słowa. I to, co wybrała Maria, jest tak. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. To jest bardzo taki, też w pewnym sensie eufemizm. Tylko jednego. Ale jeżeli mówimy o tylko jednym, a wiemy, co ona zrobiła, to znaczy, że po prostu, jeżeli chcesz mieć coś, co ci nie zostanie zabrane, to postaw na słowo, tak? I tutaj jakby też pojawia się ta opozycja. Pokarm naturalny, a pokarm, który nie traci swojej siły, tak? Prowadzi do życia. Kolejna warstwa, która znowu gra tymi motywami. Słowo, poznanie, bliskość, zakodowane w jakiś tam sposób w związku z pokarmem, z pożywieniem. Czyli może omownie, ale Jezus zdecydowanie powiedział, do życia przede wszystkim potrzebujesz mojego słowa. Jeśli to wybierzesz, będziesz żyć. O ile uczony w prawie musiał rozeznać się pomiędzy ważnymi i ważniejszymi rzeczami w prawie, o tyle Marta i Maria pokazują, że i w naszym jakby takim naturalnym zupełnie otoczeniu stoimy czasami przed bardzo podobnymi wyborami. I ze swojego doświadczenia mogę być tak, nie jedna osoba, nie dwie mówiły, wiesz co, jak będziesz rozpoczynał nową grupę, to daj znać, co nie? Jak będziesz miał tam wykłady, czy tam będą wykłady gdzieś tam, niekoniecznie moje, ale po prostu coś, no to po prostu to daj znać. Inaczej, ziemia się nie zatrzęsła, kataklizm się rodzinny nie wydarzył, do spotkania nie doszło, tak? No to chodzi o to, że po prostu naprawdę bardzo wiele rzeczy czasami. Pytanie, czy rzeczywiście tak istotnych doprowadziło do tego, że słowo zostało odstawione na drugi plan. Nie twierdzę, że za każdym razem musi być, już tak praktycznie rzecz ujmując, wybrane słowo, ale jeśli okazuje się, że to zaczyna przyjmować stan chroniczny, to jakiś problem, tak? Jest. Jakiś problem jest.
Tak czy siak, wydaje się, postawienie na słowo jest w naszym interesie. Jest w naszym interesie. Dobrze. Czy tutaj miałem jakąś przerwę? Kurczę blade. Jest źle, moi drodzy. Jest bardzo źle. Ale dobrze. Musimy, no pędzimy, no bo co ono. Wchodzimy teraz jak mieliśmy tą część centralną, tak? To mamy to za sobą i to. I teraz jesteśmy tutaj, czyli w pierwszym z fragmentów, który stanowi akcent całej sekwencji A. Tak, i tutaj mamy naszego uczonego w prawie, który właśnie usiłuje się jakoś usprawiedliwić, jak to doszło, że w ogóle zadał takie proste pytanie, skoro sam znał na nie odpowiedź. No trudno powiedzieć, tak? Czy on tutaj się usprawiedliwia właśnie z tego, że dał za proste pytanie? Czy usprawiedliwia się w tym sensie, że ta odpowiedź dla niego w tym punkcie jest niejasna i są jakieś dyskusje, tak? No trzeba powiedzieć tak, że w Izraelu w tamtym okresie takie ruchy narodowościowe, takie nacjonalistyczne były dość żywe. No, tak reaguje Jan Chrzciciel, kiedy mówi w czasie swojego nauczania, czy myślicie, że jak macie ojca Abrahama, to już jest wszystko w porządku, tak? No nie jest wszystko w porządku, tak? To was nie uchroni przed siekierą, która jest właśnie, już się prawie rusza, tak, w waszym kierunku. W związku z tym być może to pytanie nadal jest w jakimś sensie uczciwe, tak? No ale 100% pewności nie ma. Tutaj macie dużo takich dziwnych rzeczy, więc pozwólcie, że najpierw omówię króciutko budowę tego, tak? Kto jest moim bliźnim? Pyta on, Jezus. Wraca do tego pytania, zdaniem twoim, kto był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców, tak? Czyli on zadaje Jezusowi ogólne, Jezus wraca do niego z tym pytaniem po pewnej przypowieści. Ta przypowieść, jak już widzicie, jak jest zbudowana, to jest koncentrycznie i ten element cały C stanowi sedno, a w tym sednie mamy trzy przykłady postaw, tak? Kapłan, Lewita i Samarytanin. Tak jak wam mówiłem, kiedy jest układ równoległy, na dole jest najważniejszy akcent, tak? Czyli Jezus kontrastuje postawy kapłana i Lewity. Jeden przeszedł mimo, drugi przeszedł mimo, ale ten się ulitował. I zwróćcie uwagę, że ten akcent, który tutaj zostaje wskazany przez Jezusa, przez jego tam bądź Łukasza, jak to, kto to aranżował, tak? Nagle spada nam do pytania Jezusa, tak? Do odpowiedzi, którą udziela uczony, tak? Ten, który się ulitował nad nim, tak? Czyli mamy zgodność znaczeniową to, do czego zmierzała ta przypowieść, z tym, jaką konkluzję rozumiał. Podjął. Zrozumiał, tak? Zrozumiał, tak? I tyle. I to jest cała sprawa. Jeżeli nie dacie pewności, czy ten układ koncentryczny jest sensowny, to tak. Tutaj widzimy, że zostaje obrabowany. Tutaj widzimy, że Samarytanin wykłada pieniążki na niego i organizuje mu jakby tą pomoc fizykalną, taką powiedziałbym zabezpieczenie. Tutaj widzimy, że jest poraniony i pozostawiony półmarły. Tutaj widzimy, że te rany zostają jakby opatrzone i jest zaopiekowany przez Samarytanina. Stąd uważam, że taki jest kierunek i taka jest budowa. Dobra. Oczywiście przez ten przykład Samarytanina Jezus, Samarytanin nie jest wzięty przypadkiem, kapłan i Lewita tym bardziej, ponieważ już wam powiedziałem, jakie są moim zdaniem oceny Lewitów i kapłanów w Ewangelii Łukasza, więc już to zostawiam. Próby egzegetów, jakie starają się tłumaczyć postawę, ich mnie ręce opadają, w związku z tym nawet nie będę wam cytował tego. To jest tragedia, wybaczcie. Nie wolno krytykować innych takich ludzi, którzy się nad tym parają i też sobie jakoś łamą głowę, o co tu chodzi. No ale absurdalne tłumaczenia niektóre po prostu są... To szkoda czasu po prostu. Dobrze. W każdym bądź razie. Powtórzę.
Uczony w prawie nie znalazł żadnego usprawiedliwienia dla postawy ani kapłana, ani lewity. Tak? Gdyby sprawy czystości, rytualnych jakichś tam konieczności były kwestią, myślę, że nie zawahałby się jako znawca prawa wyciągnąć na wierzch. Nie znalazł. I tyle. W związku z tym ten, który się ulitował. Oczywiście, no niestety Samarytanin, czyli przedstawiciel skonfliktowanego jakby ludu z Żydami, wzajemnie zresztą, takie są przynajmniej świadectwa w samej Ewangelii Łukasza. No już na samym starcie pokazuje, jakie granice dla Jezusa, jeśli chodzi o bliźniego, nie powinny funkcjonować, tak? Więc uprzedzenia, że przyzwoitym człowiekiem, który zastosuje się do zasady, która została wcześniej pokazana, miłości bliźniego, przypisać można tylko Żydom, bo będą to robić z właściwych motywacji, tak? Bo są jakby związani z Bogiem. Patrzcie, tutaj Jezus wyciąga gościa, co do którego można rzeczywiście powiedzieć, że on może miłować Jahwę całym swoim sercem i tak dalej. Chociaż jest to snot. No jak cię... Ale zwróćcie uwagę, jaką granicę przekroczył Jezus tutaj, dając Samarytanina, tak? Oni nie mają zgody. Oczywiście Samarytanie uważają, że wyznają Boga Jahwę, tak? Ale dla Żydów to jest w ogóle nieporozumienie. Oni w ogóle nie wiedzą, o czym rozmawiają. Tymczasem Jezus bierze Samarytanina i wpuszcza go w odpowiedź na to, co sam uczony w prawie powiedział. Miłość Boga ma prowadzić do miłości człowieka. I ten Jezus mówi mu, no to ciekawe, co zrobisz z tym człowiekiem? Kto jest mu bliźnim? Czy on jest bliźnim, tak? I pokazuje człowieka, co do którego uczony w prawie mógłby sobie postawić cały szereg znaków zapytania, czy jego motywacje są, aby na pewno właściwie jakby ugruntowane, jakby na właściwym jakby fundamencie stoją, tak? Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Tak? Dobrze. Jezusowi danie Samarytanina nie przeszkadza. To jest jedna rzecz. Teraz popatrzmy. Wydaje mi się, że ta scena musi pokazać, jakie granice nie mają znaczenia. Bo jakby w tym pytaniu gdzieś było takie, jakie są granice, kogo mam prawo uznać za bliźniego. Tak? Więc Jezus po pierwsze mówi, zmieńmy perspektywę. Nie patrz na tych wszystkich innych i nie segreguj ich tak, że niektórzy zasługują na twoją miłość, bo są twoimi bliźnimi, a niektórzy nie zasługują. Tak? Odwraca zupełnie jakby perspektywę. To jest jedna rzecz. Ale jeżeli przyjrzymy się, na co zareagował Samarytanin, to w tym momencie jakby pokażą nam się, jakie właśnie granice, które zostały przez niego przekroczone. Co się dowiadujemy o tym człowieku, który został napadnięty? Co o nim wiemy? Nic. Poza tym, że został napadnięty, ograbiony i obity. I był na określonej drodze, zdarzyło się to gdzieś tam. Czyli nie wiemy, czy był Żydem. Nie wiemy, bo skoro Samarytanin tam był, tak? To równie dobrze inny przedstawiciel nacji mógł się tam pojawić, tak? Nie wiemy, czy był Żydem, nie wiemy, z jakiego był wyznania, nie wiemy, jaki był jego status jakby posiadania, jakie było jego życie moralne, czy był religijny. No kurczę, po prostu nic nie wiemy, tak? Samarytanin widzi obitego i prawie nagiego człowieka i reaguje na człowieka, kropka. Na człowieka w potrzebie. Gdybyśmy wrócili się troszeczkę jednak do tych tekstów, które pominąłem, bo myślałem, że po prostu już trochę szkoda czasu, to chciałbym wam przywołać jedną rzecz. Żydzi wyważali otwarte drzwi, zastanawiali się, kogo miłować, kogo nie miłować. Ale popatrzcie, jaka jest argumentacja w prawie za miłością bliźniego. Pierwszy fragment mamy tutaj. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Tak? Ale wcześniej pisze coś o Bogu. Werset wcześniej. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Czyli argumentacja jest podwójna. Po pierwsze, Bóg miłuje obcego. Po drugie,
nie bądźcie dla obcych, jak wy byliście traktowani, kiedy byliście uznani za obcych. Tak? Tutaj mamy podobną historię, tak? Będziesz go miłował jak siebie samego. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec wśród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Argument jest prosty, co nie? Przecież przerobiliście to sami. Tak? To czemu teraz wydziwiacie, ja bym powiedział, jakby przechodząc już do tego tekstu naszego z uczonym w prawie, tak? Po co zadajesz głupie pytania? Kto jest bliźni, tak? Za mocno? Dobrze. W porządku. Czyli odwrócenie perspektywy, tak? Pytanie, znowu jest kwestia taka, jeśli już mówimy o bliźnim, to jest pytanie, czy ty chcesz być bliźnim dla kogoś, kto jest w potrzebie? Dla kogoś, dla człowieka i tutaj wystarczy. Zwróćcie uwagę, że postawienie jakby samego aktu miłosierdzia tak wysoko, moim zdaniem powinno nas prowokować do przemyślenia tego, czy my przypadkiem nie ubraliśmy aktów dobra miłosierdzia w jakiś gorset teologiczny, który każe nam czasami jakby bardzo oszczędnie wychodzić z tego typu działaniami na zewnątrz, tak? To jest kompletnie poza przykładem kapłana i lewity odarte z jakiegoś takiego teologicznego kontekstu w pewnym sensie, tak? To działanie Samarytanina względem człowieka. Ten aspekt jest jakby tutaj niewidoczny, jest po prostu pokazana człowiek w potrzebie, scena człowiek w potrzebie i ktoś to reaguje albo nie reaguje. I teraz zwróćmy uwagę, że ta reakcja z jednej strony jest tak, człowiek dostrzega kogoś, ktoś jest, no wchodzi, jakby okazuje zaangażowanie w tą sytuację, poświęca swój czas, poświęca swoje pieniądze, modyfikuje swój plan. Wygląda na to, z tego co jest napisane tam dalej, miał z jakiejś sprawy musiałby to załatwić, tak? Odtransportował gościa do gospody, pojechał załatwiać swoje sprawy, które się oczywiście opóźniły coś tam, mówiąc krótko, ale nie miał komórki, nie mógł dać znać, że niestety nie będzie. No może to nie zależało akurat, może nie był z kimś umówiony, ale okazuje się, że musiał jednak tam pojechać i coś załatwić i powiedział, że jednak wrócę. Zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o stopień jakby elementów, które zostały jakby poświęcone na rzecz tego, aby się okazać tym no, najbliższym temu człowiekowi, który zostaje pozostawiony. Wczoraj słuchałem... niestety tylko szczątkowo, ale o kobiecie, słuchałem audycji, kobieta jedna jakby wzięła i nakręciła temat, przeprowadziła go, co trwało latami u nas w Polsce, jakiegoś wsparcia, które jakby musiała, okazało się, że jest pewna grupa dzieciaków, które są chore, takie no, lądują w hospicjach i okazuje się, że pomijając teraz szczegóły, więc no, państwo nie ma żadnego mechanizmu, aby wesprzeć je w leczeniu, mimo że są w stanie po prostu krytycznym, tak? Rodzice często nie mają jakby pieniędzy na to, są oddawane do hospicjów i okazuje się, że jakby prawo nie jest w stanie objąć ich jakąś opieką, tak? I ta kobieta przez ileś lat, konsultując się, rozmawiając z urzędnikami, jednym, drugim, trzecim, z jednym urzędem, klarując prawnikom to i siam to i wam to, po iluś latach i bęckowania się z różnymi poziomami instytucji, tak, przeprowadziła jakby sprawę do tego, że w parlament podjął, jakby uchwalił określoną uchwałę i nagle określona rzesza dzieciaków w stanie bardzo ciężkim, trudnym zyskała finansowanie. Co nie? Pomyślałem sobie, no to ciekawe, co nie? Tutaj mamy obraz bardzo klarowny, łobuzy jakieś tam wzięły, napadły rozbójnicy, tak? No, dzisiaj być może takimi łobuzami, czy taki łobuz może być rzeczywiście jakimś włamywaczem, podpalaczem, złodziejem, tak? Chuliganem, ale może
coś, co prowadzi do tego sytuacji, że ktoś jest potem jakby pozostawiony bez pomocy, jest spowodowane przez pewne łobuzerskie działania w urzędach, instytucjach państwowych, może w bankach, może czasami w innych instytucjach. Mamy, no nie wiem, zastanawiam się po prostu, czy chrześcijanie nie mają jakby największego zbioru przesłanek do tego, aby podejmować tego typu walkę, co nie? W obronie tych, którzy są na różne sposoby słabi i pozostawieni. No to jest do przemyślenia. Proszę? Głośniej troszeczkę. Mówię, że ja po przeczytaniu tego myślę, że tam chodzi bardziej o to, żeby słuchać głosu sumienia, nie? Który nam tak naprawdę podpowiada, co my mamy robić, nie? W każdej sytuacji. W tej kampanii do pytania mieli sumienia? Mieli go głęboko schowane. No się i w jakimś sensie zwróć uwagę, że po prostu to jest cała sprawa, że ten człowiek ewidentnie, po pierwsze był wrażliwy, jeśli chodzi o posłów, był wrażliwy na drugiego człowieka i na jego potencjalną jakby jakąś biedę. Tak? To jest jedna rzecz. Na pewno jeszcze od strony praktycznej można powiedzieć tak, nie wiem jak wam się zdarza, ale mi się zdarza, że ujawnia się cały wachlarz takich wewnętrznych barier, zanim się za cokolwiek ruszę. Tak? W związku z tym Danka mówi, że gdyby była sama, to by już dawno zareagowała, a jak jestem ze mną, to mówiąc, Danka, moja żona, to po prostu czeka, czy ja coś zrobię i mówi, się nie doczekam po prostu, nie? Ale rzeczywiście, możecie sprawdzić to, czy w swoich waszych głowach po prostu coś się włącza, kiedy widzicie jakąś sytuację, która potencjalnie, zwłaszcza statyczną, nie dynamiczną, to nie jest tak, że się ktoś, idziecie za kimś, ktoś się przed wami przewraca i mówi, o, odruch, już podnosicie go, co nie? Ale idziecie i ktoś leży, co nie? No i teraz jest pytanie, co nie? Po prostu, no wtrącać się, nie wtrącać się, tak? No może tylko pijany, a może tylko śpi, co nie? No a jak się zaangażuje i mnie ubrudzi, co nie? A jak śmierdzi, a no... no dobra, ale jak się już zaopiekuje i się okazuje, że się do mnie przyklei, to ja się od niego odkleję, co nie? I, no mamy cały... Ale nie, to jest jeszcze inna sprawa, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten gościu, oczywiście to jest tylko jakby to jest przypowieść, tak? Ale Jezus pokazuje w tym prostym obrazie, że ten człowiek, nawet jeżeli je miał, o czym tekst nie mówi, to jednak wygrywa określone działanie. Tak? Ale słuchajcie, my wiemy, ponieważ po świętym mówi, że on został napadnięty przez zbójcę. No. A ten człowiek tego nie wiedział. To mógł być zbójca, który został poraniony w wyniku obrony jakiegoś konwoju czy kupca, tak? Tak, tak. Z jego punktu widzenia tego nie było. Nie, po prostu on widzi osobę, która jest po prostu, jest człowiek, tak? I chroni. Tak, i wygląda nawet, że po prostu nawet nie widzimy, że wchodzi w nim jakiś dialog. Jezus jakby nawet nie wrzuca takich sygnałów, żeby jakby nie doprowadzić do właśnie jakiegoś takiego osłabienia tego obrazu. Dobrze, zróbmy... No 5 minut przerwy, no ale co ja mam niby pół godziny mieć tylko teraz? Wiecie co, wybaczcie, przeciągnę, ale mieliście długą przerwę między tym wszystkim, teraz 5 minut przerwy i trudno, no.